Siema Hejos, my zaspaliśmy na zawody. Siema. Siema. Siema Tomek. Ale jedziemy na Godziębie na zawody. Pierwsze zawody na Godziębie. Czy startujemy? Nie, my nie startujemy. Ale może z ekipy ktoś będzie startował. Może Oskar? Wiecie co? Wczoraj Kuba do mnie wieczorem zadzwonił i mówi do mnie, pyta się, czy mógłby wystartować w zawodach na Godziębie, nie? A ja mówię, a czym chcesz wystartować? A Kuba mówi, chcę motocyklem. A to mówię, dobra, czekaj, a to było przed 22. Dzwonię do Artura z Godzięby, nie, co organizuje te zawody i mówię, że Kuba chciałby wystartować i czym, motocyklem, czy może, czy quadem. A Artur mówi, słuchaj, w regulaminie jest i regulamin mówi, że dopiero od 14 roku życia. Także Kuba zawiedziony, nie, Kuba? Tak? Tak. Ale pocieszenie dla Kuby jest takie, że w połowie albo pod koniec wakacji będą kolejne zawody i właśnie będą dla młodych na pitbajki. I Kuba wystartuje wtedy, tak? Tak. Na czym? Na kładzie czy na motocyklu? Na motocyklu. No, na motocyklu chcesz? Git. No to mamy zawodnika. Pierwsze zawody Kuby będą w sierpniu. A my jedziemy na pierwsze zawody na Godziębie. Mało tego, jeszcze przyjedzie Arek. Arek Mordawski, dawny stary widz. 3 lata, czy 4 już się znamy z kanału. Z okolic Słupska. I teraz po 4 latach możemy się pierwszy raz spotkać. Właśnie przyjechał na Godziębę. W dalszej części materiału będzie wszystko. Mało tego. 1,5 miesiąca bleku ciężkich treningów będzie miał. Coś ty. Zawodnika trzeba przygotować. No tak. Czyli start, czyli zakręty. Czyli co? 8 godzin w robocie i po robocie do roboty? I po robocie do roboty. Będzie git. Muszę przygotować Kubę na zawody. Będzie mega. To teraz już będą miejscówki weekend Godzięba. No. Kuba obcykał tor. No. Gdzie ale możemy tor sobie wszędzie robić. Tak naprawdę. Na każdej miejscówce sobie możemy jakiś tor zrobić. Żeby był zróżnicowany. No i może Elbląg, co? Do Bartka na szkolonko. No. Zakrętaski. I szybka jazda. Po torze. No to do Elbląga trzeba było jeszcze przed zawodami jechać. Może Bartek. No tak, no przed zawodami. No nic nie musi podpowiadać, Kuba już dużo wie, tylko musi trenować. Tylko treningi. No my jeszcze dzisiaj po zawodach jedziemy do Roberta. Tam będziemy upalać. Będzie ciekawie. Trening czyni mistrza. Tak jest. O, też na zawody. Dali jakąś strzałkę, nie było tego. O. Nie wyprzedzaj, bo się przewróci. Radek, nie? O, Radek. Wypożyczalnia, słuchajcie, jest tych Badzi i kładów tu na Godziębie. Tor motocrossowy Vita. MX Godzięba. Nawet skuter. Siema! Mariusz, czym jeździsz? O której startujesz? Tak przyjechałem popatrzeć. Siemano. Siema. Siemano, siemano. Kopę lat. No. Siema. Siema, dojechaliście? Tak. Cześć. Cześć. Przywitaj się, zrób cześć. Siema. O, Kuba, o, co się zastydziłaś teraz. Ale powiem ci, że... Dobra, kozak. Ustań. Teraz to ładna jest to. Zobacz, jaki pan przyzły sprzęt. Sam spalasz? I to od czego kładłeś silnik? MT-07. Ale powiem ci, że naprawdę pięknie teraz wygląda. A jak stojak zrobiony? Do jazdy na tym? Jest. No. Jest to, co brałeś wtedy? No tam jest, patrz, stelaż jest, nie? Żebym się mi mieścił, to kółka są wyciągane, nie? Aha. Teraz to ona tak kółka. Wygląda, jak to, co są z tego, co tam robiłeś, ci poprawiali. Z tego, no tego, co te swapują. ASG. No, to ona teraz tak wygląda, jak z tego, nie? No.
Zobacz, nawet tu jest znaczek ASG. No. Nie, to jest ładna ta okleina w ogóle. No. Ja to nawet nie mogę teraz patrzeć, bo wiesz co, bo mi szkoda. Dojechaliście, to elegancko. Tak, tak, a ja. Olas! Pamiętasz Olka? Jeździł z nami. Cześć, Kacper. Siema, Jarek. Kuby wtedy nie było. Co? Kuby wtedy nie było. Kuby nie było, a no tak. Tomek, potrzebne plakaty są jeszcze i kalendarze. W Toruniu jeszcze, nie? No, no. I tak mamy już te same, nie? A jakieś takie właśnie by się przydały nowe. To są nowe, patrz. Nie masz tych. No ty nie, ja w ogóle z tych nie mam, nie? No to bierz. Dwie minuty do startu. Pierwsze zawody na Godziębie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedyna, dwana, trzyna, czterna, piętna, szesna, osiemnaście. To jest ten pilot. Start. Uwaga, uwaga. Na końcu jedzie? O, jadą jeszcze. Na NZ to jest cross country. Załomek polega na tym, że taki kartowa buta jedzie od samego początku pełnym ogniem. Tak właśnie do samego końca trzeba wytrzymać takie tempo. A wielokrotnie było tak, że jeśli chodzi o zawody cross country, to ci zawodnicy, którzy jechali równym tempem. Siema. Siema. Dojeżdżali jako pierwsi. Ci, którzy potrafili wystrzelić jak rakieta na samym początku, pół godziny, no i temat załatwiony. A jest, ekipa z innego Wrocławia. A czemu was na torze nie widzę na trasie? Bo my jesteśmy maskotką. Gdzie tam maskotką? Dalibyście spokojnie radę, 7 km, dałoby radę. Dalibyśmy radę. 60 minut to nawet tempo spacerowe. Wstydą nie byłoby żadnego nawet, gdyby się nie udało. Artem Oguta. I w tym momencie za kilka chwil zaliczę już drugie okrążenie, trzecie. Drugie okrążenie, zobaczmy czy poprawi czas, 4.58. No i w tej chwili okolicach 5.05, drugie okrążenie. Czyli też bardzo przyzwoicie, ale już nieco wolniej. No tak jak mówiłem, wytrzymać tego typu tempo w takiej temperaturze, a to jest to sport mocno wysiłkowy.
no to wymaga naprawdę sporych umiejętności. Ale trzeba mu przyznać, że to potrafi. Dajesz, dajesz! O kurde! Zmęczenie robi swoje. Ręce, nie? Podnosić motor. Jak mi mówili, to tam 3 kilo, że to jest duża różnica. Nie wiem, to jest 3 kilo czy 5 kilo. Ale to jest dobrze. Każdy kilo, Fajny odcinek tu jest. Chyba, bo nie zjeżdżają. Tam były gleby, bo nie zjeżdżają. Ktoś drzewa mógł zahaczyć. O, jadą dopiero. Jest obsługiwana
Ktoś sobie szedł w głąb lasu, to może? Za dwa miesiące możecie śledzić wyniki. No i dobra. A cóż, skupmy się od razu, a już po godzinie jazdy będzie dość mocno rozbita. Ale jak chcesz kolejne odpowiedzią, czasami jazdy, szczególnie do chowowania na zakrętach. Jest trochę, tworzą się dziury. Ojej, nie nagrałem tego. A i wtedy trzeba pamiętać, że... Jeszcze więcej wjedzie, to nagram. Cierpią. Też zawsze miałem na zawody. Bezpośrednio tu pod kaskiem w buzie. No przecież to co chwila musisz płyny uzupełniać, nie? Bo się wtedy męczysz, nie?
inaczej będzie musiał dwa razy zjechać na tanku wody. Pięknie położona bieg, jakiś godzin pasujecie 7,2 km, tyle wynosi jedno okrążenie, czyli trasa, która znajduje się, którą tutaj widzicie, mam czoła przygotowana. Przez półtora roku, tak, bo to nie jest tak, że te chłopki one się same osypią. Trzeba je w ogóle niebezpieczny sposób po pierwsze wyprofilować, tak żeby sobie nikt krzywdy nie zrobił. Bo nie chodzi, żeby podczas zawodów ludzie wracali do Inowrocławia, do Gniewkowa na zaopatrzenie w postaci gipsu. Także to musi być wszystko wyprofilowane w odpowiedni sposób, tak żeby nikt sobie nie zrobił krzywdy. Po drugie, przejdź. Po trzecie, no właśnie, dobra, idź. Emil Skodzimba. O koczulkę nie chodziło.